Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Dzień dobry Państwu. Jak sami Państwo słyszą, Dwórnik był bardzo dobrym malarzem, a mówi o tym Tomasz Ciecierski, nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień nasz dobry. Gość to wybitny malarz. Ja się nazywam Robert Mazurek i to jest Mazurek słucha. Jak się łatwo domyślić, Mazurek słucha Tomasza Ciecierskiego, człowieka z artystycznej rodziny. No i można tak powiedzieć. Mój chociaż aktor to żaden artysta, tak? No tak, ale ojciec był aktorem i czasami miał świetne role, a czasami grał jakieś może mniej ważne. Grał dużo w filmie. Grał dużo w radio. I grał bardzo dużo w radio. I tak, i tu tak. Mi się przypomniało. Matysiakowie przecież. Matysiak, no, Jan Ciecierski, pański ojciec, był związany z tym, z tą sagą rodzinną radiową przez lata. Ale to mi właśnie przypomniało, że kiedyś zadzwoniono do mnie z radia przez ojca tam jakby tego, żebym kiedyś wystąpił w Matysiakach. Pan. Tak, i raz wystąpiłem. Nigdy więcej mnie już nie wzięli. A to dlaczego? Po prostu dlatego, że chłopak z Powiśla mówił, kopnąłem nogo piłkę, a ja mówiłem nogą. A, za ładnie pan mówił. I po prostu mówiłem, no trudno powiedzieć, no byłem młodym bardzo chłopcem, ale mówiłem no takim językiem, nie wiem, jak mówiono w domu, czyli tak zwanym literackim językiem. Natomiast tam na przykład Stefan Frydman potrafił mówić tym językiem chłopaków z Pragi, z Powiśla, czy z jakich, a ja nie. No, on został aktorem, a ja zostałem malarzem. No. Bo talentu zabrakło. No, jemu do malowania, a mnie do bycia aktorem. Panie Tomaszu, dobrze, jeszcze musimy jedną rzecz rozstrzygnąć. Warszawiak czy nie warszawiak? No bo urodzony tak. W Krakowie. No tak, ale potem bez mojej zgody zostałem przewieziony do Warszawy. A rodzina pochodziła skąd? Rodzina pochodziła z Warszawy. Czyli warszawiak. Tak, ja się czuję być warszawiakiem. Ja tak. To wie pan się czuje, tylko czy taksówkarze warszawscy panu na to pozwalają, bo oni sprawdzają metrykę do 3 pokoleń wstecz, i wie pan, ja. No dobrze, czyli warszawiak przypadkowo urodzony w Krakowie, to się może zdarzyć tak, każdemu. Tak. W każdym razie szybko pan przyjechał do Warszawy. Ale ta artystyczna, a w każdym razie aktorska rodzina, czy ona na pana tak jakoś wpłynęła, że od początku było wiadomo, że pan nie będzie normalnym fizykiem, normalnym inżynierem, normalnym, nie wiem kim tam, farmaceutą? Znaczy, ja sądzę, że tak, ponieważ moi rodzice interesowali się sztuką i bywałem z rodzicami w muzeach, no i ojciec może nie miał jakichś awangardowych zapędów, jeżeli chodzi o sztukę, no ale kilka rzeczy ciekawych kupił w międzyczasie. Czyli w domu była sztuka? Tak, tak. To było zawieszone od podłogi do sufitu. To rzadkość. Lepszymi rzeczami i średnimi. Ale było bardzo dużo malarstwa i grafik było, tak. Mi pan w tym klimacie wzrastał i było wiadomo, że co, tak. Że no już tak, no i z inżyniera z pana nie będzie. Nie, poza tym jako chłopak bardzo lubiłem malować i rysować. Wprawdzie chcieli mnie zniechęcić raz. Ale jak? To, związując ręce? W ten sposób nie, bo w szkole zadano, w podstawówce było zadanie na rysunkach czy na zajęciach plastycznych, żeby narysować narzędzia ogrodnicze. No więc wziąłem kredki i narysowałem grabie, tam łopatkę, jakieś wiaderko. Tego. No i mój wtedy przyjaciel, kolega zrobił to samo, tylko zrobił twardym ołówkiem,
od linijki odrysował. I on dostał piątkę. A ja tak, no jakąś taką słabą truję. Więc chcieli mnie zniechęcić, no a ja się zdecydowałem. Nie dał się pan. Myślałem, że w rodzinie pana jakoś tak zniechęcali. Nie. A teraz, patrząc panu prosto w oczy, zrobię tę straszną rzecz. Czyli zdradzę pański sekret. Jak to było z tą szkołą, do której pan chodził ciut dłużej niż inni? Właściwie ja się nie cofam. Dla mnie to był, to znaczy myślami, dla mnie to był jakby taki okres zamknięty. Ja wiedziałem, że będę zdawał na akademię i właściwie cała energia to była poświęcona temu, że w nocy, kiedy już wszyscy spali, ja w kuchni pod stołem malowałem i siłą rzeczy, no, z matematyką było raczej średnio. Tak do mówię, tego, delikatnie. Do tego stopnia średnio, że nauczyciele nie dali się przekonać, żeby pana przepuścić do następnej klasy. W pewnej chwili jednak powiedzieli, że proszę bardzo, że jednak niech idzie na tę akademię. No bo już wiedzieli po prostu. I sądzę, że dobrze zrobili. No. Pytałem o tę artystyczną rodzinę, bo tak, trochę dłużej zajęło panu liceum, ale w końcu się pan na akademię do Warszawy dostał. Tak. I to też trochę nieoczywiste, bo pana profesorem, ja rozumiem, zaraz inaczej, to zacznijmy od pytania, czy pan sobie wybierał pracownię, czy tak po prostu jakoś trafił pan do pani profesor Studnickiej? To było w ten sposób, że ja chciałem się zapisać do Stefana Gierowskiego. Ale jak się do niego już chciałem zapisać, to okazało się, że już ma limit. I nie ma już... Wybór był dość dla mnie dramatyczny. Bo było szereg pracowni, z którymi ja się nie godziłem. Na przykład Michał Bylina, słynny batalista. Czy Ludwik Maciąg. Też to są tak, zapomniane tak, tej już postaci. Nie wchodźmy w jakieś szczegóły. I jedynym profesorem, który wydawał się być może nie tyle współczesny, co otwarty na współczesność, to był Juliusz Studnicki, który to bardzo szybko zachorował i jego żona została poprowadziła profesorem. I ja skończyłem u niej, dostałem dyplom, po czym wyjechałem do Ameryki a w międzyczasie ona mi zaproponowała asystenturę. I przez nią nie zostałem Amerykaninem. No ale właśnie. Po prostu wróciłem. Jakim cudem pan w ogóle do tej Ameryki wyjechał? No bo umówmy się, jest rok 71. Rodzina. No duża dobrze. Rodzina w Ameryce, która finansowała Batorego, w ogóle wszystko. Tak, dobrze, tak, czyli pan jedzie do... płynie. To w płynę, ogóle tak. Niesamowite, tak. Pan płynął do Ameryki. Tak, tak. Mój tak. Boże, były czasy, tak. Kiedy się do Ameryki pływało rzeczywiście. Ile trwała taka podróż? 10 dni. To dobrze, jakby pan był dużo starszy, to ja mniej więcej wiedziałbym, jak pan spędzał te 10 dni, ale wtedy... Wie pan, to było, dla mnie to było jedno z gorszych przeżyć, jakie w ogóle miałem. Bo miałem kabinę dwuosobową z jakimś panem. Ten pan co drugi dzień prosił, żebym przyszedł bardzo późno do kabiny, bo on będzie zajęty. No więc ja się pętałem po tym statku. Były dancingi, na których ja nie brałem żadnego udziału. Za nie to miałem pan, garnituru. Ja rozumiem, brał. Słucham? Za to tamten pan brał udział. Tamten brał, a potem szli do pokoju, tak. Do kabiny. I ja się po prostu miotałem. Znaczy nie wiem, akurat poznałem tam takie dwie panie, emerytki, nauczycielki. Jedna była, okazało się potem nauczycielką mojej przyjaciółki zmarłej, Krystiany Rob-Narbut, bardzo ciekawej artystki. No i tak spędzałem czas z tymi dwoma paniami. Czas z Batorem.
Tak. Ale dlaczego pan nie został w Stanach? To jest jednak dobre pytanie, wie pan. Jest rok 71. Tutaj szaleje PRL. Ledwo się skończył ten koszmarny Gomułka. Skończył się zresztą w mało optymistycznych okolicznościach. I to nie był czas, w których ani tu perspektyw, ani uroku życia. Tak, z tym, że ja mogę w ten sposób powiedzieć, że ja tak zwaną świadomość polityczną miałem dość wcześnie. Może nawet wcześniej niż wielu innych znajomych. Z racji szkoły podstawowej, w której byłem, i środowiska i tak dalej. Natomiast dzieciństwo miałem wspaniałe. Wspaniałe. A potem już w czasie studiów miałem dziewczynę, w której byłem śmiertelnie zakochany i ona miała wątpliwości, czy przyjeżdżać, czy nie przyjeżdżać. No i jak dostałem tę pracę, no to wróciłem. No i w ten sposób... Nie żałuję. My też nie żałujemy oczywiście, bo być może byłby gdzieś znany w Ameryce malarz. No, byłbym amerykańskim malarzem po skończeniu pensji w Nowym Jorku, Akademii pewno. No, z tym, że ta rodzina, nie wiem, czy chciała do końca mi płacić całe studia. No. Więc to dałby też pan sobie tacy radę, raczej oszczędni sobie... byli. No, ale przyjechał pan do Polski, zrobił pan te studia i no, po studiach, jak już wspomnieliśmy, zamiast zostać w Ameryce, został pan asystentem. Tak. I to jest bardzo ciekawe, bo właściwie pan tym asystentem był przez dobrych parę lat. 14. Ale właśnie nie jest pan profesorem akademii. Dlaczego? Ja bym... Szczerze. W miarę szczerze, okej? Okay? Nie, ja szczerze mówię, bo tu nie ma co się tylko bez nazwisk. No, no już tam dwa wymieniłem przedtem. Stosunki mi się nie podobały na akademii. Młodsi pracownicy naukowi nie podobali mi się. Miałem z nimi konflikty. Starsi pracownicy, profesorowie byli w porządku. Znaczy mówię nie tyle w stosunku do mnie, ale w stosunku do siebie. Szanowali się nawzajem ci profesorowie. Poza tym zacząłem dostawać różnego rodzaju stypendia. Tak. To... I te były wyjazdy, jedne za drugim były wyjazdy. I w pewnej chwili zaczęli mi studenci mówić, że pana nie ma. Proszę pana, pana nie ma, my na pana czekamy, a tutaj daje nam akademia jakieś zastępstwo. Z którym to zastępstwem? Nie jestem w stanie w ogóle rozmawiać. No i ja w pewnym momencie powiedziałem, w takim razie przed kolejnym wyjazdem, a jeszcze jak się stan wojenny zrobił, to prorektor, złożyłem podanie. Nie, stan wojenny to za moment. Najpierw będzie muzyka, a później będzie stan wojenny. Tym razem, cóż, tym razem, czego posłuchamy tym razem? No ja nie wiem. No, co pan nam zaproponuje? Aha, może Stańko. Niechże będzie Tomasz Stańko. Lontano. Bardzo prosimy. Tak. Tak nam się skończył Tomasz Stańko, a teraz jest Tomasz Ciecierski, który opowie, jak to było na tej akademii, z której tak w końcu uciekł. No więc mówiąc tak najprościej, bardzo lubiłem uczyć. Rzeczywiście to mi sprawiało pewną przyjemność. Niemniej jednak sama uczelnia, to znaczy to, co było poza uczeniem, czyli cała ta otoczka, była czasami szalenie męcząca. I to między innymi polegało na tym, że był pokoik asystentów. W pokoju asystentów po południu już zaczynało się piwo, pół litra, wino i tak dalej. I w związku z tym na pytania to, co lepszy jesteś tutaj, to nie napijesz się. Po prostu uciekałem do pracowni Romana Owickiego, który był raz dobrym malarzem, a dwa wielkim erudytą. Tam przychodził Gostomski, no to już na ogół
nieżyjący tak, są w tej tak, chwili tak, profesorowi. Słucham, bo to jest rzeczywiście kawał więc historii. Przychodził Gostomski, przychodził Jan Tarasin. Też już nieżyjący, tak, wybitny malarz. Czasami przychodził Bogusław Szwacz, który uczył na rzeźbie malarstwa. No i wpadali tacy różni, nie wiem, najprościej mówiąc, interesujący się bardziej sztuką niż alkoholem, wpadali różni ciekawi ludzie. Przychodził Tomek Tatarczyk, też już nieżyjący malarz, wybitny, który był też asystentem przez chwilę u Romana Owickiego. Przychodził Jacek Dyrzyński, który już teraz jest na emeryturze. No w każdym razie to był taki kącik, gdzie myśmy pili kawę i czasami ktoś ciasteczka przynosił. O mój Boże, czyli taka galeria nudziarzy po prostu. Po prostu, okropnie. Ale to nie wiedział pan, jak żyją artyści? No więc właśnie za dużo widziałem. Artyści, proszę pana, mają długie włosy i się szwendają w poszukiwaniu kolejnej butelki alkoholu. No tak, ale też takie fantazje niektórzy mieli i to już nie na akademii, ale w związku plastyków. A wie pan, jak żył partum, prawda? Nie ciągnęło pana do takiego stylu życia? Do tego włóczenia się po krakowskim przedmieściu? No właśnie nie. Tak samo mnie nie ciągnęło do niego, jak do... O, jak on miał na nazwisko. Też tak chodził w tym i z powrotem. Jest taką prawicą teraz. Ale już zostawmy politykę. Dobrze, w każdym razie nie, Partum któryś... akurat nie. Akurat mnie w ogóle, mnie bardzo interesował konceptualizm jakby. Po prostu nawet uważam, że był w jakimś sensie inspiracją do tego, co robię. Niemniej jednak... te skrajności, które wtedy były, ta z kolei, ta nienawiść konceptualistów do malarzy, no była po prostu niesamowita. Panie zupełnie. Panie Tomasze, nie ciągnęło pana już później, po latach, żeby wrócić tam jako no, taki profesor, no już malarz z dorobkiem, który przychodzi wykładać tam nie jako tam asystent, tylko już jako profesor, gościnna pracownia, takie rzeczy? Kilka lat temu dostałem oficjalne pytanie od rektora, czy miałbym ochotę wrócić na Wydział Malarstwa, nie na gościnno, tylko po prostu wrócić. Objąć pracownię. Tak, katedrę, żeby katedrę. Pracownię. Tak? Na to ja się strasznie ucieszyłem i powiedziałem mu, słuchaj, ale czy ty mi zagwarantujesz, że Rada Wydziału mnie przyjmie? Jeśli mi zagwarantujesz, to ja napiszę program, wszystko zrobię, co będę uczył, co będę mówił, co myślę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. On mówi, słuchaj, no, tego ci nie mogę zagwarantować. No to ja mówię, no to fajnie, to na razie, do zobaczenia. Myśli pan, że mogliby pana nie przyjąć, tak, koledzy? Tak, myślę, tak. Dlaczego? To znaczy, nie mówię akurat o tych, których dobrze znamy i którzy wspaniale malują. O tych nie mówię, tylko mówię o tych, którzy całe życie zazdrościli i... Ale to oni nadają ton na Akademii, wie pan, dobrze, to jest... Dlaczego tak jest, że właściwie do dobrego tonu należy mówić źle o Akademii? Co ja spotkam dobrego malarza, to nie ma dobrego zdania o Akademii. No. Proszę pana, problem zaczął się dużo, dużo wcześniej. Że ci bardzo dobrzy nauczyciele, profesorowie, zaczynając od Stefana Gierowskiego i Tadeusza Dominika i Tarasina i tak dalej, dobierali sobie bardzo mało ciekawych i mało obiecujących asystentów, z którymi nie wiadomo, co potem było zrobić. I oni zostawali. Niektórzy odchodzili, ale na ogół zostawali. Po prostu. Zostawali i pieli się w tej hierarchii.
No bo już jak byli, no to potem się robi tam jakiś adiunkt, tam jakiś tam doktor, jakiś, nie wiem, docent, no coś się tam robi. Nie wiem, czy się dostaje belwederskiego profesora, no ale się jest do emerytury. No tak, tak to rzeczywiście czasami wygląda. Także to są ich błędy. Ja kiedyś tak rozmawiałem z Tadeuszem Dominikiem. Mówię, to jest twoja wina. Że są tacy ludzie na akademii? Tak. Tak, bo on sobie takich dobierał. Z czego się żyło w PRL-u, jak się było artystą? Bo to było takie dziwne usytuowanie. Pan był no, z jednej strony po uszy w PRL-u, a z drugiej strony trochę się sprzedawało obrazy na wolnym rynku. No, quasi wolnym, okej? Okay? Ja bym... Żyło się... No, ja byłem szczęśliwy, bo miałem tę pensję na akademii. Prawie wcale nie sprzedawałem obrazów. Nie sprzedawał pan? Nie sprzedawałem. Nie. Koledzy już handlowali, ja oczywiście trochę zazdrościłem. Ja nie sprzedawałem. Jakoś to tak, ale nie, no, znaczy na samym początku. No, potem no, to zaczęły kupować, tylko to były zakupy nieprywatne, a tam, nie wiem, to Muzeum w Krakowie kiedyś kupiło, to Muzeum Narodowe kupiło, to Muzeum w Łodzi, no więc jakoś to plus pensja z akademii, no to jednak to było, no po prostu żyłem. Właśnie, bo tam rynek sztuki w PRL-u był dość szczególny. No, było paru artystów, którzy się jakoś tam sprzedawali, a reszta musiała żyć inaczej. Nie, no to była nęca. Naprawdę to była nęca. Była tak zwana depolma, czyli desa zagraniczna, która za dolary sprzedawała obrazy po 100 dolarów można sobie kupić. Było Starzowskiego, Gierowskiego, Tarasina. To wszystko szło po 100 dolarów. Za te 100 dolarów żyło się spokojnie, tak, jakiś czas. Niemniej jednak, żeby tam się było dostać, to było nierealne zupełnie. Ja chyba raz próbowałem i nic z tego nie wyszło. Natomiast... Ale zaczął pan wystawiać za granicą. Tak, bo ja mówiłem po angielsku i to są oczywiście zbiegi okoliczności, że dostałem z tym, tu przyjechał na Biennale plakatu dyrektor Muzeum Stedelijk w Amsterdamie. Tak, to duże muzeum. A jeszcze Eddy de Wilde. A przedtem znajomy kompozytor, który wystawiał muzyki współczesnej, taki Ton Brunel, który nie żyje, przyjechał do Polski na warszawską jesień. A ponieważ ja byłem w Holandii tam raz i przewoziłem nuty Tona Brunela tutaj do pana Patkowskiego, do tego, czy tam coś dla pana Krausego, bo to było szybciej. No to jak on przyjechał, to powiedział, że mu się to podoba, ten ton, i zadzwonił do Tona, do tego, do Eddy de Wildego, i ten Eddy de Wilde, jak przyjechał na jury konkursu plakatów, no to od razu do mnie przyleciał. Więc jak przyleciał, no to mnie zaprosił do Amsterdamu. To i w Amsterdamu rzecz, byłem, nie wiem, raz pół roku, drugi raz tam jeszcze, czy nawet 8 miesięcy byłem. No i oczywiście mnie wsadzili do jakiejś galerii, więc to wszystko jakoś szło. Tylko, że właśnie przy tych odstępach, że nagle na pół roku znikam, czy jadę do Niemiec na rok, to nagle, no, nie mogę uczyć. No tak, no ale pańska kariera potoczy się inaczej. Wspomniał pan o tym, że nagle no, w życiu wszystkich pojawiło się takie oto wydarzenie jak stan wojenny, które no, również życie artystyczne bardzo mocno uderzyło, prawda? Bo nagle się okazało, że tak, niektóre wystawy są odwołane, w innych miejscach nie wypada wystawiać. Pojawia się ruch podziemnych wystaw. No, kontestujący, tam potem w kościołach tak, robiono. Tak. A pan gdzie w tym wszystkim był? W pracowni. W jednej brałem udział w kościele. Raz brałem udział w takiej wystawie. A tak nie brałem. Mm-hmm.
Nie, ale... Poza tym nie zapraszano mnie wcale tak specjalnie, entuzjastycznie. Nie, ale pan, ja nie miałem... Pan był osobny. Było wszystko... Tak. A to właściwie kiedy pan zaczął robić karierę? A czy ja ją zrobiłem? No mnie się wydaje, że jednak... No tak, ale to pan... bardzo subiektywne jest, co pan mówi. Dobrze, niech będzie subiektywne. W takim razie obiektywne kryterium. Wchodzimy na artinfo.pl i sprawdzamy, za ile pan sprzedaje obrazy. I nagle się okazuje, że pan sprzedaje całkiem nie najgorzej. Może inaczej, już nie pan sprzedaje, ale po ile chodzą pańskie obrazy. No więc właśnie, to jest to. Czasami mnie ktoś dopada i mówi, no sprzedałeś za 100 obraz, tak? To da, no to ja daj Boże zdrowie. Tak. Ja mówię tak. Ale to jest z drugiej albo z trzeciej ręki. Ja dostaję z tego pod koniec każdego roku 5% w lutym. Ja nie wstawiam w ogóle żadnych prac do tych deszcz. Na aukcji. Ja nie wstawiam. Ja po prostu... Ale sprzedaje pan jednak teraz. Ja sprzedaję, bo mam galerię. Jest galeria Le Guerne, z której jestem zadowolony. Mam też wystawę tutaj w takiej galerii konceptualnej Bożeny Czubak, galeria Profile i tak dalej. Miałem wystawę razem z Przemkiem Mateckim, świetnie sprzedaną przez w galerii Czajki, Leszka Czajki. Leszka Czajki, tak, tak. No tak. Więc po prostu to wszystko jakby idzie, a... Nie chcę kupić sobie Bentleya. Nie chce pan. Ja nie wiem, co z pana za człowiek. Nie chce pan Bentleyem jeździć. Ja oczywiście żartuję, no, ale po prostu nie daję na aukcję. No, ale nie daję. Tylko no, pytam, nie. Pytał pan, czy pan zrobił... Mogę z tego żyć. Pytał pan, czy pan zrobił karierę. Myślę, że pan zrobił. Tomasz Ciecierski, malarz, znakomity polski malarz, jest naszym gościem, a właściwie... No, gospodarzem niemalże, gwiazdą tej rozmowy. Panie Tomaszu, dobrze, ale to zostańmy przy muzyce. Muzyka jest stale obecna w pańskim życiu, na przykład w życiu zawodowym. Kiedy pan maluje, to pan słucha? Czy pan... Bardzo często słucham muzyki i to jest w ten sposób, że nagle, nie wiem, po roku czy po 2 latach mam ochotę na Pink Floydów. Po czym... Mam nagle ochotę na Maxa Richtera, a potem mam na, powiedzmy, na Alvo Parta, potem mam na coś, co tutaj było, czy na jeszcze coś innego. I tak jest, także to jest, są kilkudniowe, czy jakieś dłuższe etapy takiego gwałtownego słuchania? Nie, no to jest słuchania. 1, 2, 3 dni, a potem sobie puszczam następną płytę i... Czasami to jest pytam, inspirujące. Ja mam podobnie, bo mnie tak co chwilę rzuca od ściany do ściany. Jak mnie tak dopadnie, nie wiem, taki XVI wiek, to właściwie przez 3 dni nie wychodzimy z XVI wieku, a później co innego. No tak, bo nagle przyjemnie jest Couperena sobie posłuchać, no, prawda? No to przecież cudne jest. No, no dobrze, a dzisiaj, wczoraj to co było? Na czym pan teraz, na jakim etapie pan teraz jest? A teraz chyba przez tydzień była zupełna cisza. Cisza? Tak. Po konkursie szopenowskim cisza. Nie było radia w ogóle i nie było, i po prostu była tylko, była cisza. A pan jest z tych malarzy, co to przychodzą do pracowni jak do pracy i mówią, dzień dobry, ja od tam, nie wiem, 10 do 17 maluję i nie mam nie dla nikogo, czy też musi pan mieć natchnienie i maluje, kiedy ma ochotę? Jeżeli nie mam ochoty na malowanie, mam taką pustkę, po skończeniu pewnego cyklu, to natychmiast się biorę za rysunki albo za kolaże. A jak mi się kolaże skończą, czy jak mi się zaczynają kończyć, to już wtedy myślę o tym obrazie, który mam ewentualnie namalować. I to jest po prostu cały czas. Bo znaczy znam takich ludzi, a raczej znałem, którzy w zasadzie bez malowania żyć by nie mogli. Edward Dwornik, o którym mówiono różne rzeczy, tak, czasami słuszne, czasami nie, on rzeczywiście był nałogowym malarzem. Miał też może inne nałogi, owszem, ale... No to... Ale malował nałogowo, no wiem, bo byłem na wakacjach i widziałem, jak on to robi. Że to jest człowiek, który 2 obrazy dziennie musiał w czasie wakacji malować. Więc ja jestem
trochę podobny, natomiast nie mam tego, że jak usiądę do kolacji, to drugą ręką rysuję. Nie, no. A on to miał właśnie. To prawda. Tak. Ja tego nie mam, ale mam, mnie kiedyś spytano, co to jest wolność w sztuce. No i... Ja powiedziałem, że wolność to jest taki, w sztuce to jest właściwie najwspanialsza rzecz, jaka może być, bo można jakby robić sobie to wszystko, co się chce, tylko czy wolnością można nazwać nawyk robienia tej sztuki bez przerwy. No dobrze, więc ale to jest coś to takiego. Nie wiem, to znaczy, bo pan mówi, że tak, że pan, jak się panu skończy pomysł na malarstwo, to pan zabiera się za rysunek albo za kolaże, ale ciągle nie wiem, czy na przykład pan pracuje codziennie? Czy tak. Pracuje pan codziennie? Tak, no są dni niestety jakieś tam mam, nie wiem, jakieś badania, czasami no jasne, trzeba no. pójść do apteki. No, tak. A gdzie pan ma pracownię? Ja mam pracownię, jest fabryka taka, która niestety będzie zburzona. Jest fabryka Perun na Grochowskiej. To jest taki prawdziwy loft, stara fabryka. Tam jest to jest na warszawskiej Pradze, tak, powiedzmy, tym, tak, którzy tak, tak, nie tak, mieszkają no w i oczywiście się pojawili deweloperzy, którzy muszą to wszystko rozwalić i postawić, zrobić tam tak zwany loft, no czyli już czyli nie będzie tej mieszkania. Towarowej windy wspaniałej, takiej jak są w prawdziwych loftach w Nowym Jorku. Taka prawdziwa, metalowa winda, co jeździ na 25 piętro. Tu zrobią luksus i drogo wynajmą. No tak, sprzedaczą. Tak, pewnie no tak to. Będzie. I wywalają wszystkich, którzy tam są. Czyli pana także ja czeka? Mam, oczywiście, ja już się musiałem zabezpieczyć. Musiałem coś wynająć. Stoi pusta, ja płaczę. No. No taki to żywot artysty. Tak. No i co, i do następnej wystawy, i do następnej wystawy. Tak pan funkcjonuje? Że od wystawy do wystawy malujemy jakiś cykl, czy... No teraz będę mieć wystawę w Galerii Studio i jest wspaniała pani kurator, która decyduje absolutnie o wszystkim. Absolutnie o wszystkim. No i wybiera takie rzeczy. Jestem o tyle zadowolony, że tam będzie bardzo dużo rzeczy, których nigdy nie pokazywałem. Różnego rodzaju właśnie kolaże, zdjęcia, jakieś obrazy niepokazywane, bo jakby, nie wiem, ja nie lubię słowa pasowały, bo to pasuje marynarka oczywiście tam do spodni, ale no, nie mieściły się w kolejnym zestawie. No a tym razem i się zmieściły właśnie, i się znajdą. I to jest bardzo fajne. No ale też cieszymy się, że ta wystawa jest jednak, dlatego że przynajmniej jest pan w Warszawie. To jednak, no tak. Bo tak. Pan robi sobie bardzo, bardzo długie wakacje. Bardzo długie, ale tam, mając ten nawyk pracy, codziennie coś robię. A tam to gdzie? We Włoszech właśnie. No i dokąd pan jeździ? Do Włoch. To jest nieduże miasteczko w Toskanii. Do Florencji jest 40 minut samochodem w dół. Mhm. A do Sieny jest te 40 minut. No i pan tak między Florencją, między Florencją a Sieną. Między Galerią Uffizi a muzeum w tym, czy w Wolterze muzeum, czy i tak dalej, i tak dalej. Tak. I pan tam spędza ile? 3 miesiące? Ile mogę. Pan tam przyjeżdża i maluje, i pracuje. Przyjeżdżam i głównie i maluję, i rysuję. Maluję małe obrazy, bo jest maleńkie studio. Natomiast robię bardzo dużo rysunków i kolaży i naprawdę się fenomenalnie odpoczywa bez tego, co się tutaj dzieje. Chociaż oni mają takie same problemy z emigracją. No. Dobrze, ale wie pan, polityka i życie to życie, ale poza tym jest im ciepło, miły klimat i dobre jedzenie. Tak. Ale muszę panu powiedzieć, że po 3 miesiącach zaczyna się już troszkę nudzić ta mortadela. I wtedy tak. Co? No i wtedy schabowe? Się wraca do Polski, nie schabowe, tylko podwawelska. No. Podwawelska.
Precz z mortadelą, niech żyje podwawelska. No tak. Z tym hasłem na ustach, proszę Państwa, ale właściwie to teraz już nie podwawelska, bo jest godzina 13, proszę Państwa, czas na obiad, a nie na podwawelską, więc Państwo sobie coś tam dobrego upichcą. Co Pan będzie dzisiaj jadł na obiad? No, jeszcze nie wiem. No, ale coś fajnego. Co tam Pan Bóg da, w każdym razie nie będzie to mortadela. Nie będzie mortadela i nie będzie, no tak, no, i nie będzie biszteka Florentina. Nie będzie. U mnie też nie będzie w takim razie. Tomasz Ciecierski był naszym gościem. Bardzo Panu dziękuję za ostatnią godzinę. Państwu również serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Mazurek! Słucha. Mazurek słucha.